Witajcie, witajcie, kochani. Dzisiaj mieliśmy bardzo upalny dzień. Teraz się troszeczkę ochłodziło, bo widzę, że idzie burza. Dlatego mogę troszeczkę spokojnie ponagrywać. Mam nadzieję, że zdążę wam poopowiadać, co będzie się działo w najbliższy weekend, czyli 20-21 lipca. Kochani, mamy sam środek lata, bardzo pięknie. W związku z tym jest to czas na takie letnie, ludowe potańcówki na dechach. I powiem wam, że ten weekend tak będzie właśnie wyglądał. Kochani, zacznę może od tej wschodniej strony Radomia, od Sycyny, dlatego że kochani, w Sycynie 20 lipca od godziny 18 odbędzie się taneczna zabawa. Bardzo nas to cieszy, że Sycyna wytrwale organizuje zabawy kolejne. Kochani, w Sycynie zagra do tańca kapela Wesoły Kwartet. Kochani, jak ktoś nie był w Sycynie, to powinien tam pojechać. Kochani, Sycyna to jest legendarne miejsce, bo to już 9 lat organizują systematycznie w każdym roku zabawy. Kochani, Sycyna znajduje się za Zwoleniem, jadąc oczywiście od Warszawy na drodze 79 i tam będzie taki drogowskaz Sycyna Północna. Przed takim zbiornikiem wodnym skręcamy w lewo i wjeżdżamy w wioskę i po prawej stronie będzie ta słynna remiza w Sycynie. Także dziewczyny z Sycyny razem z Kasią Stawiarz zapraszają was właśnie na ludową zabawę do Sycyny. Kochani, co będzie dalej? No właśnie, chcę wam powiedzieć, że w tym tygodniu nie będzie imprezy tanecznej w Taczowie, dlatego że Michał po prostu pojechał sobie odpoczywać. Odpoczynek mu się należy. Pozdrawiamy Michała. Nie ma w tym tygodniu Taczowa. Kochani, ale jest, nie rozpaczajcie, dlatego że jest bardzo fajna impreza w Domaniowie. To jest troszeczkę dalej za Taczowem, bo to jadąc tą drogą Radą Potworów, to jest za Przytykiem, Domaniów się znajduje, to jest gmina Przytyk, a powiat radomski. Domaniów to wyjątkowe miejsce, bo to jest gniazdo muzykantów, kapela braci Tarnowskich, którą kiedyś nagrywałem, teraz ja, kapela Jana Tarnowskiego, no i oczywiście kapela Piotra Binkowskiego, to jest jego rodzinna wieś. I tam, kochani, od godziny 19 przy remizie OSP, z tego co wiem, to na dechach, odbędzie się ludowa zabawa, która zacznie się oczywiście od godziny 19. Także warto pojechać, pobawić się w taką letnią noc, na takiej, można powiedzieć, do korzeni wracamy ludowych zabaw, czyli na dechach, pod gwiazdami. Kochani, kolejną zabawą taką ludową, mówiłem wam, to będzie w powiecie opoczyńskim, gminie Żarnów, Niemojowice. Pozdrawiamy Niemojowice. Tam od godziny 16 odbędzie się taki piknik rodziny, którego najważniejszą częścią będzie właśnie ludowa zabawa. I tam, kochani, zagra do tańca kapela Roland. Także opoczyńskim też się coś dzieje. Zachęcam do pojechania do Niemojowic. Kochani, ale to nie wszystko, dlatego że jeszcze mamy Ostałów, tak? Wraca ten legendarny Ostałów. W Ostałowie, kochani, też będzie zabawa na dechach, czyli tak jak powinno być latem, pod gwiazdami, na ludowo. Kochani, w Ostałowie, to jest Ostałów, to jest oczywiście gmina Chlewicka, powiat szydłowiecki. I tam od godziny 18 zagra do tańca kapela Bursów. Także wspaniałe mamy imprezy. Kochani, tylko się bawić. Także sobota 20 lipca tak właśnie wygląda, że mamy Sycynę, kapela Wesoły Kwartet od godziny 18, potem mamy Domaniewice od godziny 19, kapela Piotra Binkowskiego, później mamy Niemojowice, a może, czy ja powiedziałem Niemojowice, może ja się pomyliłem, w każdym razie Domaniów mamy później, gmina Przytyk, powiat radomski, kapela Piotra Binkowskiego 19, później mamy Niemojowice, powiat opoczyński, gmina Żarnów od godziny 16, kapela Roland, a potem mamy
Ostałów, gmina Chlewiska, powiat Szydłowiecki i tam mamy od 18 kapelę Bursów. Kochani, ale niedziela też się nam zapowiada wyśmienicie, dlatego że będzie taka impreza folklorystyczna, przegląd kapel zespołów śpiewaczych w Wieniawie, ta słynna Wieniawa, i ona, ten przegląd zaczyna się o godzinie 9, tam właśnie po 9 już występują zespoły i w czasie występowania tych zespołów występują też kapele i to jest to okazja do potańczenia. W zeszłych latach było tak, że można, były ustawione też i dechy. Mam nadzieję, że w tym roku też tak będzie. To ja jeszcze wam w czwartek tak dokładnie powiem, bo chciałem wam jeszcze tak się lepiej przygotować, bo dzisiaj to przyjechałem z podróży i tak na szybko wam po prostu opowiadam, gdzie co będzie się działo. Także mamy w najbliższą niedzielę, mamy Wieniawę tą słynną. Możesz przyjść. Mamy tą słynną Wieniawę. I kochani, to co jest bardzo fajnego, to też jest Iłża. To jest ta słynna Iłża, czyli też festiwal imienia Józefa Myszki, ale on się troszeczkę później zaczyna. I tam chyba od 14 się zaczyna, tak, bo tam na początku jest msza w intencji właśnie zmarłego patrona. I też tam występują zespoły śpiewacze, a na koniec jest przewidziana potańcówka. Także wyrasowi bywalcy to wiedzą, co tu się dzieje. A tu przyszedł mój wnuczek, a tutaj bliżej, usiądź na kolanie, także bo cię widać. I on chce pozdrowić pana Sławka, chodzi oczywiście Sławka Sforę z kapeli Piotra Binkowskiego, bo oni się troszeczkę zakolegowali, już przez telefon rozmawiali. No to masz, pozdrów. No to masz mikrofon. Możesz stać? Nie, siedź i teraz. Ja coś tutaj mam. No nie, no wiesz co, mów, bo trzeba też padać. No to... Au, coś mnie ugryzło. No bywa, dobrze, siadaj i teraz mów. To zdrawiam cię, Stawek. Dobrze, lubię cię, pastu Stawek. No, lubisz, tak? Dobrze, to teraz może razem widzu pozdrowimy, co? Także jeszcze w czwartek nagram jeszcze dokładniejsze opowieści, a teraz muszę uciekać, bo zaczyna padać. Także mniej więcej tak wyglądają imprezy na najbliższy weekend, 20-21 lipca. Pozdrawiam razem z wnuczkiem. Odpędzić te mrówki. Nie da się odpędzić mrówek, mój drogi. Pies nogi za pas i uciekaj.